Ben, czy powinienem zrobić 3 obroty, żeby coś wypadło z tej skrzynki? Czy i tak nic nie wypadnie? To znaczyło jest, no dobra. Pyk! Jeżeli chcesz więcej odcinków z Benem na moim kanale, to koniecznie zostaw suba! Już szybciutko zostaw suba, jeżeli subskrybujesz, to jesteś totalnym koksem! Jo! Hej, cześć, witajcie, ja jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku z Brawl Stars na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy coś całkiem ciekawego, ponieważ dzisiaj właśnie ten pan, który czyta w tym momencie gazetę, będzie decydował o mojej grze. Ben? Ben? Nie. Dobra. No, także wiecie już o co chodzi, na razie Ben chyba nic za bardzo za mną nie przepada. Ale ostatnio I Show Speed zrobił na niego taki hype, że no nie wiem, mi się samemu fajnie ten film ogląda z Benem. Okej, we friends now? No. Także myślę, że będzie się ciekawie z nim gadało. No słuchajcie, Ben, przejdź, spokojnie, nie przeszkadzaj. I jeszcze tak na szybko powiem tylko, że w dzisiejszym filmie nie będzie giveawaya, ponieważ na tej karcie no niestety licewa, ta karta już została rozdana. No i tutaj macie szczęśliwą osobę, która odebrała już to właśnie poprzez kontakt ze mną na Instagramie. Swoją drogą polecam Instagram Damian4ty. Ale słuchajcie, jako że nie ma dzisiaj giveawaya, to możemy zrobić konkursik w przyszłym odcinku. I zróbmy taką jedną fajną zasadę. Za każdy 1000 łapek pod tym filmem rozdam wam 10 zł więcej w kolejnym odcinku. Także jeżeli będzie 10 000 łapek, to w przyszłym odcinku rozdam wam paysafe kartę o wartości 100 zł. Deal? Deal. Dobra, no to możemy lecieć. Chłop już tutaj znowu za tą gazetę sięga, ja do niego zadzwonię. Siema, Ben. Odbierz, no odbierz. Ben? Co tam u ciebie, Ben? No. Nie? Nie chcesz ze mną pogadać? Halo, Ben. Ja myślałem, że my kumple. No. To chyba na tyle z tego odcinka. No coś, chłop co się śmieje. Dobra, bejtuję. Okej, Ben, mam do ciebie pierwsze pytanie. Czy mogę zagrać Shelly w pierwszej grze? Yes. Dziękuję za pozwolenie, no dobra. No to Ben, posłuchaj mnie. Czy mogę zagrać starcie? Solo. Nie, okej, dobra. Ładunek. No. No Boże, Ben, daj mi coś zagrać. Zbiorę klejnotów, czy mam zagrać? No. Zadymę. Yes. No dobra, jak każesz zadymę, to zadymę. No i co, to jedziemy. Let's go. Okej, Ben, powiedz mi, czy mam grać bezpiecznie? Czyli mam raszować, tak? Nie? No dobra, czyli mam po prostu grać chyba normalnie. No dobra. Ja atakuję tutaj... Co? Yes. On czasem mnie tak śmieszy. Yes. Jesteś śmieszny, Ben, ja wiem. Dobra, uwaga! Go. Dobra, mamy fragensa. Nie, ale nam bramki strzelili. Ben, zagłuszasz mi grę. Poczekaj chwilę, nie gadaj do mnie przez chwilę, proszę cię. Weź sobie coś... Ben, masz tu coś do picia? Daj mi grać, Ben. Dobra. Bum. Ben tam coś pije. Boże. O nie. Ty, chyba będzie mieć ciężko. Chyba tutaj nas rozwalą. Na szczęście Ben poszedł na małą przerwę. O kurczę, głowa tika. Nie no, ale ten tik tutaj to koksi totalnie. Szczerze myślałem, że będę miał do zagrania inny tryb. Ale niestety no... Wylosowało nam za mocno chyba. No nie, będzie 2-0, Chyba, że jeszcze tutaj bi troszeczkę, ratuje. Nie ratuje. Frank się zrespił. Dobra, ja też jestem. Ale tutaj nas... O! Tutaj Tick nas obijał. Mocno dosyć. Dobra. Ty, nie jest źle. Dobra. What? A, jakbym złapał tą piłkę, to mogłem wymienić tego Ticka. A, za szybko. O, widzę, że połączenie. Co tam, Ben? Ben, przegramy to? On już wie, że to przegramy. On mi specjalnie kazał ten tryb zagrać z Shelly. On wiedział, co się stanie. Wiedziałeś, nie? Masz sobie, weź coś do szamki. Ja będę cię miły. Weź sobie coś do szamki. O, leci głowa. Ten co tam wcina, ty? No nie, przegraliśmy. No mało czasu. Jak się zaśmiał pod koniec, słyszeliście go? Schował się za gazetą i się zaśmiał. Z tego, że mam minus 6 pucharków na mojej szelce. W sumie niepotrzebnie trochę zapytałem o szelkę, ale jeden z moich najwyższych pucharków, nie? Oj, Ben, trochę to wykorzystał. Co to jest za chłop? No dobra, w ogóle słuchajcie, jeżeli chcielibyście jakiś pojedynek kolejny z Benem, ja i Ben, taki duecik, 20 000 łapek pod tym filmem. Jeżeli to się uda, to nagram kolejny odcinek z Benem, ale on mnie coś chyba, on chyba specjalnie mi to robi, nie? Ben. Wiesz, że my kumple, Ben, nie? No. Nie? Jak tu nie? To może jesteś moim widzem? No. Ej, on się cieszy z tego. Ben, no nie rób mi przykrości. Ben, a dasz mi suba? Zostaw suba. No Ben, no zostaw suba. Jak nie chcę zostawić suba? Co to jest za... Widzowie, to chociażby zostawcie suba. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to wciśnijcie ten czerwony guzik, żeby mi nie było przykro, bo Bento Pan ewidentnie mnie nie lubi. No co on robi? On będzie mi trollował cały odcinek. Dobra. Ben, wchodzimy w sklep? Wchodzimy w sklep. Ten śmiech raczej oznaczał, że wchodzimy w sklep. Oj, widzę, że tutaj czegoś nie ma wpisanego. No, jeszcze odpowiedział, że nie. No dobra, no to jak nie wchodzimy w sklep, to nie. A w karnet? Okej, no dobra, no to w karnet. Czy otworzyć wszystkie skrzynki z karnetu w tym momencie? To co to miało znaczyć? Okej, czyli czy otworzyć połowę skrzynek z karnetu? Tragedia, tragedia z tą chłopie, naprawdę. Czy otworzyć... Czy on mi odpowie, kiedyś jest? Ben! Bro! No nie wiem, o co chodzi. Teraz mi jest powiedział. Dobra, czy mogę otworzyć skrzynkę? Dziękuję. To ja sobie otworzę tą i otworzę nosem. Ja mam 4, no nie wiem, chyba możliwe, że to znaczyło takie ale zobaczymy. Złom, no nic nie ma, dobra, jednak miał radę. Jednak możesz się śmiać ze mnie, Ben. Ben, pozwól mi otworzyć resztę skrzynek. No Ben! No dobra, no nie mogę. No nie mogę, nie pozwolił. To odbiorę sobie monetę, okej? Boże, co to jest? Co tu się dzieje? Ben, czy mogę wpisać kod Damian? Dziękuję, Ben. Czyli kod Damian to najlepszy kod, nie? Jest, dokładnie. Kod Damian wpisany. No i co? No i Ben, czy powinienem kupić, wydać gemy i otworzyć tą mega skrzynkę? Śmiejesz się, bo wiesz, że tam nic nie będzie, ale to chyba znaczy, że mamy ją otworzyć. No ten śmiech tylko to potwierdza, no dobra, klikam. Już kupiona. No już kupiona, no wiem, że jest. My łapiemy jakiś dobry vibe, Ben, powoli. Powoli łapiemy ten vibe. Musimy się lepiej dogadywać. Dobra, Ben. Posłuchaj mnie. Nie śmiej się teraz przez chwilę, proszę, posłuchaj mnie. Ben. Ben, przez chwilę się nie śmiej. No dobra. Ben, czy powinienem zrobić 3 obroty, żeby coś wypadło z tej skrzynki? Czy i tak nic nie wypadnie? No nie wiem, co to znaczyło. To znaczyło jest, no dobra. Ty, ale ja mam tu green screen, ja tego nie zrobię. Dobra, robimy taki myk, że odsunę trochę green screen. Raz. Jeszcze. 2. I 3. No wiem, Ben, już mówię ci teraz. Pyk! Czy właśnie Ben pokazał mi, jak trafić 8 przedmiotów z Megaboxa? 8 przedmiotów od Bena ze skrzynki. Tu będzie jakiś zadymiarz najprawdopodobniej. Dzięki, Ben, ja cię bardzo lubię. Dobra, najpierw mamy żeton wyposażenia, błagam, żeby tego więcej nie było. I została nam 5. Skip. Dobra, Ben, czy będzie nowy zadymiarz? Ej, nie ma. A, tutaj cię mam, tutaj się coś nie pykło, Ben. Widzicie, już troszeczkę zaczęliśmy się lepiej dogadywać, troszeczkę pogadaliśmy dłużej, już jest lepszy vibing między nami. I nawet 8 przedmiotów ze skrzynki wypada, no dobra. Ja sobie odbiorę to. Powiedz mi, Ben, czy powinienem kupić dzisiaj jakiegoś skina ze sklepu? To znaczy tak czy nie? Yes or no, Ben? Nie kupować żadnego skina ze sklepu. No dobra, to modliszka Roza dopiero za 1 dzień wejdzie. A może powinienem kupić jakiś skin za Starpońcy? Dobrze, tego się bałem. Bałem się, że powie jest i bym musiał wydawać moje starpońce, ja sobie jeszcze je trzymam. W ogóle ten kiełek jest bardzo fajny, możecie dać w komentarzu, co o nim myślicie, bo jak za 79 gemów i mu bardzo spoko. Ben, podoba ci się ten skin? W ogóle trochę go wygięło. Nie podoba ci się? No dobra, może nie lubisz skinów. Ale Ben, czy powinienem kupić któryś z tych star powerów? Okej, no dobra, czyli kupujemy dzisiaj star power, ale który? Czy kupujemy star power do Mortisa? Czyli kupujemy po prostu star power do Spike'a. No dobra, Ben, kupiłem. To jest jeden z w ogóle z nielicznych star powerów, który kupiłem w swoim życiu. I to właśnie za twoją sprawą, Ben. Co się naśmiewasz znowu? Co się naśmiewasz? Dobra, słuchajcie. Ja myślę, że trzeba mu dać picie. Masz, napij się czegoś. Napij się czegoś, Ben, wychilluj sobie. Ja też mi się napił, ale no niestety nie mam nic pod ręką. Nie, mam coś, ty. To ja też się napiję. Dobre. No dobra, przerobiliśmy już wszystko prawie ze sklepu, ale może Ben będzie chciał, żebym jeszcze wydał gemy na jakąś skrzynkę. Kupić jakieś skrzynki jeszcze za gemy i wydać siano? Wiem, że cię to bawi, bo mój portfel wtedy chudnie, ale no wiesz, no możesz jednak powiedzieć, tak czy nie. Ben, kupić tą skrzynkę za gemy. Dlaczego się ze mnie śmiejesz? Ty, ja wiem, że ja wydaję pieniądze, ale kupić ją? Dobra, dziękuję, Ben. No i widzicie, my kumple. On mi nie każe tutaj kupować tych skrzynek i jest dobrze. To może, Ben, czy powinienem zagrać jakimś legendarnym zadymiarzem w tym momencie? Legendarnym nie. To może jakimś mitycznym? No dobra, mitycznych też nie. To może jakiś epicki? No to może jakiś bardzo rzadki. Yes. Dobra, kto jest bardzo rzadki? Czy powinienem zagrać Penny? Yes. Okej, no to bierzemy Penny. No i Ben, czy mogę zagrać na starciu? Chociaż starcie duo, z jakimś randomem. No proszę, mogę? Yes or no? Jezu, Ben! No dobra, to ładunek. No ładunek na pewno, nie? Zadyma? Nagroda? Napad? Zbiorek klejnotów? Starcie solo, jakieś takie śmieszne zwycięstwa dnia? No tutaj jakaś kandydaci dnia zadyma? Czy w ogóle mam nie grać? Ligę mocy mam zagrać, ale tam Penny. Chyba, że będę musiał spikować Penny. A ligę klubową? Ben, pogrzało cię. Co, może zagrać z jakimiś znajomymi? Ale mam tylko jednego znajomego online, Oscarka. No to co mam zrobić? Iść otwierać skrzynki? Ben, my się tutaj nie dogadamy, słuchaj. Ja naprawdę chciałem wiedzieć, co ja muszę teraz zrobić. Okej, Ben, czy mogę zagrać to starcie? Proszę. O, okej. Solo? W parze? No masz dwie opcje. No dobra, czyli solo. Jak nie w parze, to solo. No dobra, lecimy. Dobra, Ben, czy powinienem w tej grze zbierać skrzynki, czy nie? Nie mam nie zbierać skrzynek? Ben, no ty jesteś jakiś dziabnięty. No i co się śmiejesz już? Dobra, na spokojnie. O nie, o nie! No i tyle. No i tyle z mojej gry. Przegrałem. Ben... Jest, przegrałem. Wiem o tym. I znowu minus 6. No dobra. Ben, czy powinienem zagrać ponownie? Ale ty jesteś... Ale ty jesteś skubańcem, nie? Ja naprawdę... Ben, ty mnie chyba nienawidzisz. Myślałem, że się polubimy. Taki dobry drop mi dałeś ze skrzynki. Dobra, zbierać skrzynki w tej grze, czy nie? No to znaczyło, że chyba nie. No dobra, no to idziemy do tego chłopa. O, tu jesteś. Jeju, w ogóle na tą mapę... No nie wiem, czy Penny jest taka super. Zresztą nie jest zła też. Ben, lubisz Penny? Yeah. Lubisz tą postać, no dobra. A lubisz Damiana? Yeah. Lubisz Damiana? Ej, dobra, tego się nie spodziewałem takiej odpowiedzi. W sumie jak kod Damian był, no to chciał, żeby był wpisywany kod Damian. O Jezu, o Jezu! On się tylko potrafi śmiać cały czas ze mnie, nie? To jest najgorsze, no dobra. Ben! Straciłem już 11 pucharków na Penny, czy mam zagrać ponownie? Ben! Dlaczego? Nie, no dobra, nie, ja robię fokus, Ben, ja już cię nie słucham. Nie słucham cię w tej grze, naprawdę. Nie słucham cię. Ben, mogę zbierać te skrzynki, proszę. Ben, bardzo ładnie proszę, czy mogę zebrać tą skrzynkę, bo przegram kolejną grę bez niej. No Ben, przestań! Mogę? Proszę, pozwól mi zbić tą skrzynkę. No dobra, czyli mam przegrać znowu, tak? Okej, Ben. A może ty mnie lubisz, tylko po prostu lubisz mnie też wkurzać. Dobra. Coś tam dostała, jeszcze Ben się ze mną rozłączył. Ben! No nie! Musiałem zadzwonić do Bena! Zadzwoniłem do ciebie i Edgar mi wyskoczył na plecy. To już jest minus, nie wiem, 16 pucharków? A nie, ej, teraz plus 2! Ej, teraz plus 2! Dobrze, Ben. Teraz się udało jakimś cudem, nie wiem jak. Chyba za długo po prostu awczyliśmy. Dobra, Ben. Czy znowu zagrać ponownie? Dziękuję. Dobra, Ben, a może teraz wejść do karnetu i coś otworzyć? Czy to był śmiech z tego, że nic mi nie wypadnie, czy z tego, że nie powinienem tego robić? Zadałem mu dwa pytania w jednym, on odpowiedział yes. Ben, wejść w karnet? Okej, wchodzę w karnet. Ben, czy powinienem otworzyć wszystkie skrzynki? Okej, no dobra, no to robię speedrun. Skoro Ben tak powiedział, póki mogę, to otwieram, bo on zaraz powie, że mam nie otwierać. Dobra. O, coś wypadło, ale no... No tamto sprzęciar, no dobra, no nic z tych skrzynek nie wypadło, czyli Ben miał rację. W poprzednim sezonie też nic nie mam, bo ostatnio sobie otworzyłem, tak mnie wzięło. No dobra, Ben, czy odkupić coś jeszcze ze sklepu? Tak na koniec odcinka coś kupujemy. Coś tutaj z tych pierwszych ofert? Okej, czy to powinny być punkty do Bele? No dobra, no to kupujemy punkty do Bele, ukulele. A dobra, czy kupić punkty do DynaMike'a? No dobra. Wcześniej mówił, żeby żadnego skina nie kupować, no to zapytajmy go jeszcze o skrzynkę. Czy kupić jedną skrzynkę jeszcze na koniec dla widzów? To znaczyło, że nie. Kupić tą skrzynkę czy nie kupić? No musisz mi odpowiedzieć. Ben, kupić tą skrzynkę? Nie kupować tej skrzynki, no dobra. No to słuchajcie, Ben powiedział w tym momencie, że no nie chce już żadnych skrzynek w tym odcinku. Ja naprawdę dzisiaj się tutaj z nim śmiesznie całkiem bawiłem. Śmiesznie było, Ben, nie? Było śmieszne, to pokazał śmieszną minę. Także jeżeli chcecie więcej odcinków z Benem, to koniecznie zostawiajcie łapki. Przypominam, że 20 000 łapek pod tym filmem to uwaga co? Kolejny odcinek z Benem, a za każde 1000 łapek pod tym filmem rozdaję 10 zł więcej w kolejnym odcinku w giveawayu, bo dzisiaj nie ma żadnego konkursiku. No i to ode mnie teraz na tyle. Fajnie się bawiliśmy. To po takim fajnym odcinku, no pewnie zasubskrybowałbyś mój kanał, co? Dobra, czyli jak Ben nawet już się przekonał, to słuchajcie, wy też koniecznie musicie zostawić suba. Także koniecznie wciskajcie taki czerwony guziczek, jeżeli macie tam na dole, żeby był szary. Jeżeli to już macie, to jesteście naprawdę totalnymi koksami. Ode mnie teraz to na tyle. Kto obejrzał do końca, pisze w komentarzu hashtag Ben vs Damian i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema! rodzina. Tak każda gra się tu zaczyna. Eluwina dla Tary, Kruka, Spajka, Gina. Eluwina. Aha.